Dzień dobry. No cóż, tak jak Państwu obiecałam w poprzednim naszym spotkaniu, że po ukończeniu mojej robótki wykonywanej w trakcie, kiedy po prostu z Państwem miałam przyjemność przebywania, prawda? Cowania. Obiecałam Państwu, że po zakończeniu już danej robótki pokażę Państwu efekt końcowy. No, tegoż wyrobu. No cóż, oczywiście tak jak właśnie myślałam i po prostu tak jak no, moje oczekiwania się spełniły, prawda? Więc tak jak sobie mniej więcej to wyobrażałam, tak też jest. Cóż, no jestem w 100%, że tak powiem, usatysfakcjonowana tym właśnie moim, że tak powiem, dziełem ręcznym. Noż, z czym chcę się oczywiście z Państwem no, podzielić swoją jakąś tam no, radością i pochwalić się tym, jak to wygląda. Mianowicie, proszę zobaczyć, więc to jest już po wykończeniu, prawda? W momencie jest już to na wieszaczku, ale tak jak mówiłam, jest to dekolt w karo, prawda? Czyli nie jest to owal, tak jak było w poprzednim, prawda, wyrobie, gdzie po prostu przy sukieneczce były tak głęboko podszyte. W sweterku również na obal, prawda? W tym przypadku jest to karo. Jest to ewidentne, widać, prawda? Bardziej karo niż prawda, obal. No więc cóż, no dekolt jest, uważam, no rewelacyjny. Zresztą wykończenie podobnie. Tak jak mówiłam Państwu, wykończenie półsłupeczkami. Może ja to zbliżę tutaj, może to będzie bardziej widoczne. No proszę zobaczyć, jak to wygląda. Są to półsłupeczki, prawda? Na całym obwodzie. Cóż jeszcze, tak pod pachą oczywiście jest tej samej szerokości plisa półsłupeczkami. Jest to jedno, takie samo wykończenie jak pod szyją, znaczy jak nasz dekolt. I cóż, no i tak to wdzięko wygląda. Oczywiście króciutkie, malutkie rozporeczki po bokach, bo jednak jest ona taka troszeczkę dłuższa, więc znaczy dłuższa, no tak do nawet nie do pół wioderka. No jest taka długość, że akurat no, w tym momencie powinna być troszeczkę szersza, więc ja pozwoliłam sobie tutaj zrobić takie niewielkie rozporeczki, które po prostu pozwolą się lepiej temu układać, prawda? To i tak dobrze się układa, ale mimo wszystko uważam, że to takie będzie efektowniejsze. I tutaj te rozporeczki naprawdę nic nie przeszkadzają i niczemu. Są fantastyczne, które też dodają jakiegoś tam uroku, prawda? No więc tak to wygląda generalnie. I ta różyczka, o której Państwu mówiłam, która daje uroku całości. No ja uważam, że wyrób jest no, wykonany w sposób profesjonalny, że tak powiem. Jest to dobrze wykonane, ja tak uważam. No nie chcę się tak za bardzo tutaj przechwalać, ale mniej więcej tak to wygląda. No jest fantastyczne. Tak jak przymierzałam na siebie, no to jest idealnie dopasowane na moją figurę. Więc tak jak mniej więcej się tego spodziewałam i tego oczekiwałam. No cóż, tak więc właśnie kolejne moje wdzianko, które po prostu no, w jakiś tam sposób przyniosło mi radość i po prostu no, jakieś tam zadowolenie z tego, co zrobiłam, prawda? Kolejna rzecz, która no, gdzieś tam się przyda, prawda? Podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości. Więc cóż, no tak to wygląda generalnie. No ja jestem naprawdę zadowolona z tego efektu. Ta różyczka jest przepiękna i ona po prostu daje tutaj no, cały urok, prawda, temu. No, no jest fantastyczne, no tak to wygląda z daleka, ja Państwu to tak może obrazuję bardziej. Nie wiem, żeby to było tak widoczne, no ja uważam, że jest fantastyczna. Jest ażurkowa, prawda, te półsłupeczki po rozprasowaniu zrobiły się ażurkowe. Tył oczywiście, tak jak mówiłam, gładki. Bez jakichś tam dodatkowych, prawda, jakichś tam no, dodatków, bez jakichś tam upiększeń, prawda, jest po prostu gładki, ażurkowy. No więc to tak wygląda. No jest, ja uważam, że jest fantastyczny, no ten ażurek, prawda. Oczywiście tu żadnego podbicia nie będzie, bo to jest no, taki ażur, że można sobie pozwolić po prostu na bezpośrednio na bieliznę, prawda. No więc tak to wygląda. No ja uważam, że jest rewelacyjna no i dosyć ładnie się prezentuje. I już takie wdzianko możemy sobie założyć, tak jak mówiłam wcześniej.
No, do jakiegoś pubu, czy na jakąś dyskotekę, czy idziemy na jakiś dancing, czy załóżmy na jakiś five, czy jeszcze jakieś tam inne, prawda, imprezy towarzyskie, czy jakieś party, czy jakieś kameralne spotkania gdzieś tam w gronie znajomych w domu, prawda, imieniny, jakieś urodziny, cokolwiek, prawda. Więc no, taki wdzięko naprawdę sprawdza się w takich sytuacjach. Zazwyczaj gdzieś tam w pomieszczeniach jest duszno, ciepło, prawda, zgromadzi się jakaś tam liczba osób. Więc brakuje tego jakby tlenu, prawda? Zaczyna być jakoś tam tłoczno, duszno i tak dalej. Więc no tak jest, takie wdzianka właśnie, przewiewne, tego typu właśnie, ażurkowe. Najlepiej jak jest bez rękawka w tym przypadku, prawda? No do tego, nie wiem, spódniczka, czy jakieś nawet, czy czwarte spodnie, prawda? Jakieś tam rybaczki, czy coś, spódne jakiegoś. Do tego to wdzianko i już jesteśmy na sportowo, znaczy na sportowo, już jesteśmy ubrani tak na, że możemy gdzieś tam pójść sobie, załóżmy, nawet i w plener, prawda? Czy gdzieś tam na jakiś kocyk pod drzewkiem poleżeć sobie i po prostu poleżeć, posiedzieć, prawda? Czy tam, no, gdziekolwiek, gdzieś tam w plener, prawda? Czy tak jak mówię, na spacerek, czy na rower, równie dobrze takie wdzianko, no, pasuje. Oczywiście na rower, no, nie wyczyno, bo że gdzieś tam uprawiamy jakiś sport, prawda? Gdzie no takie wdzianko no nie sprawdzi się, prawda? Bo to jest takie raczej relaksacyjne, takie, że po prostu gdzieś jedziemy sobie, załóżmy w plener na rowerze, ale dla relaksu, prawda? Nie wyczynowo, że tam uprawiamy jakiś sport i tak dalej, że uczestniczymy czy tam w jakichś zawodach kolarskich i tak dalej, czy jeszcze w jakichś innych tam sprawach, prawda? No więc to jest raczej taki, powiedziałabym, wypad rowerowy, ale taki wycieczkowy, rodzinny, prawda? Więc dla relaksu. I takie wdzianko równie, taka kamizeleczka w tym przypadku równie się sprawdzi. Kapelusik jakiś, prawda? Do tego jakieś rybaczki czy czwarte, bądź krótkie spodenki i równie będzie efektownie wyglądać. Wszystko zależy do tego, jakie mamy i jeszcze dodatki, prawda? Czy wybieramy się na jakąś imprezę większą, czy coś, no to zakładamy wtedy jakieś dłuższe spodnie, prawda, eleganckie i do tego taką bluzeczkę i już jesteśmy naprawdę szykownie i efektownie ubrani. Czy idziemy gdzieś, tak jak mówię, na rower, krótkie spodenki, taka bluzeczka, kapelusik na głowę, jakiś tam taki przeciwsłoneczny, już jesteśmy fantastycznie ubrani. Nawet do sklepu idąc, gdzieś tam, załóżmy, no, ubieramy sobie jakieś tam dżinsy czy coś, prawda? Czyli tak nawet wychodzimy gdziekolwiek, dżinsy, takie rurki jakieś i do tego na przykład coś takiego. No i już fantastycznie wyglądam. Jest naprawdę funkcjonalna ta kamizelka, że można w różnych sytuacjach to wykorzystać. Wszystko zależy od tego, jakie mamy po prostu w danym momencie, no, jakby to powiedzieć, potrzebę w danym momencie, prawda? Gdzie idziemy, jakie to jest spotkanie, jakiego charakteru, czy to jest jakieś luźne, czy to jest jakieś takie, no, bardziej bycia służbowe, czy jeszcze jakieś inne, prawda? Wszystko zależy od tego. Więc taką muzyczkę naprawdę można wykorzystać w takich sytuacjach i ja Państwa zachęcam. Zachęcam do wykonywania takich rzeczy. No ja jestem usatysfakcjonowana tym. No ona jest rewelacyjna, taka muzyka, naprawdę. Proszę, z daleka to tak wygląda. A troszeczkę, no nie mam tutaj warunków na to, żeby Państwu tu ją tak wyeksponować. Ale tak to generalnie wygląda. No jest, uważam, że jest rewelacyjna. No proszę bardzo, tak to wygląda. Tutaj te rozporeczki, tak jak wspomniałam. I z tej strony, no, ażurek niezbyt taki wyzywający, oczywiście nie wymaga pobicia absolutnie. Jeżeli ktoś zdecyduje, że coś tam założy pod spód, jakiś podkoszulek, no i tak się dobrze w tym będzie czuł, więc no spokojnie. Natomiast ja nie, ja jeśli o to chodzi, to ja tylko i wyłącznie do po prostu bezpośrednio na ciało, na bieliznę, prawda? No więc ja to tak widzę. No i cóż ja będę się więcej wywodziła, no tak to wygląda. No uważam, że jest rewelacyjne i no i jest super. I naprawdę sprawdzi się, podejrzewam, w niejednej sytuacji. No ja Państwu podziękuję w tym momencie. Może jeszcze zbliżę tutaj tą różyczkę i te półsłupeczki, którymi było to wykonane, więc blisko to tak wygląda. Może tak ostrożnie z tą kamerą, bo potem przy odtwarzaniu jest problem, bo po prostu obraz jest zamazany i pewne rzeczy nie są widoczne. Więc ja to tak zobrazuję Państwu w miarę moich możliwości tutaj, prawda? Więc tak to wygląda. No uważam, że jest rewelacyjnie, uważam, że jest dobrze.
No, sprawdzi mi się, na pewno mi się sprawdzi. Ja już to widzę, że mi się sprawdzi. No więc fajnie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w najbliższym czasie. Aha, właśnie już jest, to ja już tu może odnoszę tą kamizelkę. I tak jak już z Państwem wcześniej wspominałam, następną robótką, jaką po prostu będę chciała wykonać, będzie to poduszeczka, prawda, w kształcie owalu. Przepraszam. I no, chciałabym na podbiciu płótnem, prawda? No bo jednak no musiałabym mieć więcej tej włóczki, a ponieważ dysponuję tylko niewielką ilością, więc myślę, że starczy nam wierzch i wrobienie ewentualnie jakichś tam kwiatów, prawda? Czy biegów różyczek. Tak więc wolałabym to jednak podbić. I natomiast Państwo śmiało możecie, jeżeli macie na tyle włóczki, śmiało możecie wykonać spodnią warstwę poduszki, czyli spód, równie z włóczki. I więc cóż, ja Państwu może pokażę, jak ten wygląda. Ja oczywiście jestem w trakcie robienia tego owalu, prawda? No bo najpierw muszę wykonać płaszczyznę, żeby można było do czegoś przyczepiać te kwiatuszki, prawda? No więc ja Państwu pokażę, jak to wygląda. No jeszcze mam troszkę do zrobienia, no bo średnica tej poduszki, no nie wiem jaka będzie, ale standardowy wymiar jakiś tam wezmę, więc myślę, że nie powinno być problemu. Nawet jeśli będzie troszeczkę tam za duża, czy troszkę za mała, to ona będzie bardziej wypukła. Jeśli za duża, będzie bardziej spleszczona. Ale postaram się wykonać no, taki standardowy rozmiar, żeby nie było z tym jakiś tam potem w przyszłości, prawda, problemu. No oczywiście wkład będę musiała kupić, czyli tą poduszeczkę taką owalną, prawda. No mam nadzieję, że uda mi się kupić ją, że nie będę miała z tym problemu. No trafiają się, więc będę musiała się za tym rozejrzeć. Ale póki co wykonuję tą poszeweczkę i myślę, że też równie mi się sprawdzi jako ozdoba do mojej sypialni. Więc ja już Państwu pokazuję właśnie, jak wygląda no, ta robótka. Więc proszę zobaczyć, spojrzeć. Tutaj gdzieś ze mną to jest i ja tak się tutaj okręcam trochę, ale tak. No, to takie zbliżone jest troszeczkę, prawda, jak Państwo widzą do beretu, tak jakbym beret robiła. No, niestety nie jest to beret w tym przypadku, ale mniej więcej tak się podobnie robi. No, z tym, że no, tu robimy na płasko, prawda, a beret niestety w pewnym momencie musimy wybić oczka i to załamanie musi być. Tu nie. Tu robimy taki prosty, po prostu płaską, taką prostą płaszczyznę, prawda, na którą potem ewentualnie naszywamy dane aplikacje bądź jakieś tam motywy wcześniej przez nas wykonane. No to już gust i po prostu Państwa jakaś tam, że tak powiem, no, wyobraźnia, fantazja, prawda, dowoli, bo tutaj można się naprawdę wykazać w różnoraki sposób. I tak sobie upiększyć sypialnię, że naprawdę będzie słodka i nie będziemy z niej wychodzić. I cóż, to znaczy, no, może nie jest to dobre i właściwe, ale to był mój żart oczywiście, ale z przyjemnością będziemy chcieli w niej przybywać i będzie tak sympatyczna i miła, że naprawdę. I cóż, no właśnie tak to wygląda. Równie półsłupeczkami jest wygląda, jak Państwo widzą, prawda? Cała półsłupeczkami i jeszcze tak na około, ja wiem, nie wiem, na całej obwodzie gdzieś z jakieś około, zrobiłabym może 6 do 7 cm na obwodzie. No ten owal będzie dosyć spory, ale po wszyciu, wiadomo, że poduszeczki tam jakieś też mają swoje wymiary, więc ten puch, czy ta załóżmy anilana, czy jakaś tam pianka w środku, która jest włożona w danej poduszce, prawda? Zależy jaką tam kupimy, czy puch, czy jakieś inne tam sprawy. Więc też to jest takie, prawda, no nadmuchane, że tak powiem, wypełnione, więc to ma też jakąś tam objętość swoją, prawda? Więc to też nie może być za małe, bo potem faktycznie no, będzie zbita, twarda i tak dalej, prawda? Też nie powinna być. Więc ten luz powinien być zapas. Jeżeli będzie ciutkę większa, naprawdę nie ma to problemu, ale za mała zupełnie jakby była, no to też, bo wiadomo, że to jest potem zbite, zdeformowane, bo nie ułoży się tak, jak powinno. No więc tak to wygląda. No jeszcze parę centymetrów podrobię na całości, na obwodzie i będę po prostu zakańczała. No i wezmę się w końcu za te różyczki. Natomiast no nie wiem do końca, czy to będą różyczki, czy ja będę naszywała te kwiatuszki takie podobne, jakie miałam przy pierwszej sukience, którą wykonywałam. Jeszcze nie wiem, nie mogę się zdecydować, bo i ta wersja mi się podoba. Czy będą w trzech kolorach, załóżmy różyczki, każda inna, biała, załóżmy różowa i biało-różowa.
czy tylko trzy, załóżmy białe, czy jedna biała na środku. Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Są to takie rzeczy, gdzie ja po prostu, no niestety, ale mam z tym problem i jak mam podjąć zawsze jakąś tam decyzję, no to się długo tylko zastanawiam. Potem pamiętam, czy z czegoś rezygnuję i zostaję przy czymś, prawda? Ale w dalszym ciągu te poprzednie wersje też mi się podobają i prawdopodobnie potem będę wykonywała je, więc no tak to ze mną jest. No i cóż, no tak jak Państwo widzą, tak to wygląda, więc już się nic specjalnie nie zmieni. Jeżeli ja już załóżmy, wykonam jakieś tam aplikacje, ponaszywam już na tę płaszczyznę, wtedy ponownie się spotkamy i pokażę Państwu, jaki efekt jest tego, prawda? No więc całej poszeweczki nie będę musiała Państwu tutaj tłumaczyć z tego względu, że Państwo mniej więcej macie wyobrażenie na temat, jak wygląda poszewka, że musi być wierzch i musi być spód, prawda? I musi być otwór, do którego włożymy poduszkę. No więc z tych rzeczy już nie muszę Państwu tłumaczyć. Natomiast co? Chodziło mi generalnie o to, żeby po prostu Państwu pokazać, jak się odbywa właśnie wykonanie takiej poszeweczki wierzchniej warstwy. No bo spodnie wiadomo, doszywamy potem już, prawda? Od tej samej średnicy, załóżmy, wycinamy koło z jakiegoś tam płótna, bądź robimy tak, jak Państwo macie na tyle włóczki, podobnie z włóczki, prawda? I potem ewentualnie taki zostawiamy niewielki otwór na to, żeby zameczek oczywiście wszywamy i otworek, gdzie po prostu można będzie włożyć tą daną poduszkę, prawda? Ten wkład. No więc o co mi chodziło? Tylko generalnie o to, żeby Państwu przedstawić i pokazać tą płaszczyznę, do której potem będą doczepiane kolejno elementy różne. Jakie to będą? Jeszcze nie wiem, nie mogę się zdecydować, czy to faktycznie będą kwiatuszki, czy to będą różyczki, czy po prostu, no jeszcze coś innego wymyślę, co po prostu, no też może będzie słodkie, zobaczymy. Zobaczymy. No w każdym bądź razie na razie jest to coś takiego. Ja Państwu dziękuję za uwagę w tym momencie. Jeżeli już załóżmy wykonam no, kolejny jakiś tam etap, prawda, tej poduszeczki, więc ponownie się z Państwem spotkam i po prostu przedstawię Państwu no, mój pomysł, projekt na daną kolejną rzecz. Więc będą Państwo równie mogli obejrzeć to. Oczywiście no, w moim filmiku, który wcześniej gdzieś tam będzie, prawdopodobnie na Facebooku. No, będę chciała zamieścić, żebyście Państwo mieli no, możliwość po prostu dostępu do tego, żebyście mogli to porównie obejrzeć. No cóż, ja będę kończyła, ja się pożegnam z Państwem w tym momencie i serdecznie zapraszam na następne spotkanie, gdzie myślę, będzie nam miło i przyjemnie ze sobą spędzić czas. W takim układzie ja Państwa już żegnam, do widzenia i do zobaczenia.